Cześć, witam Cię serdecznie. Cała prawda o kolorach to jest dzisiejszy temat dzisiejszego live'a, do którego serdecznie Cię zapraszam. Jest to taki temat, o który bardzo często też pytacie, ale czasami zdarza się, że zapominacie o tym, jak bardzo ważny wpływ mają kolory przy odszukiwaniu Waszego stylu, co jest też bardzo ważne przy budowaniu i odkrywaniu Waszego wizerunku. Są to takie mocne fundamenty, które sobie też po kolei, krok po kroku układacie. Ok, witam Was serdecznie. Oczywiście, jeśli dołączycie, dajcie znać w komentarzu, kto tutaj ze mną jest, kto tutaj do mnie dołącza, tak żebym wiedziała, kto mnie ogląda. Napiszcie też w komentarzu, skąd jesteście. Przygotowałam dla Was też serię takich filmów. Jeden odbył się już w zeszłym tygodniu, słuchajcie. Był to taki film live, w którym podałam Wam 4 kroki do tego, jak kupować dobre jakościowo ubrania. I oczywiście, jeśli nie widzieliście tego filmu, serdecznie Cię zachęcam i Was zachęcam do tego, aby go obejrzeć, dlatego że to jest bardzo ważne do tego, przy budowaniu swojej szafy, żebyś zapełniała ubraniami też tylko i wyłącznie trafionymi, tylko i wyłącznie takimi, które do Ciebie po prostu pasują. I zapraszam Cię oczywiście już teraz na live specjalny, w którym będę mówiła o odkrywaniu stylu. I będę tam również też zapraszała Ciebie na szkolenie Siła Kobiecego Wizerunku z taką specjalną niespodzianką, ze specjalną też ofertą. Oczywiście dziękuję Wam bardzo, widzę, że dołączacie. Dajcie znać, czy wszystko jest w porządku, puśćcie serduszko. Oczywiście też dziękuję Wam bardzo za udostępnienia tego live'a. Ja się nazywam Agnieszka Nortej i jestem kreatorem zmiany wizerunku, trenerem wizerunku i autorką książki Stylowa Królowa, jak mocą swojego wizerunku pokazać siłę swojej kobiecości i odzyskać życie na nowo. Cała prawda o kolorach, słuchajcie. Czasami zdarza się tak, że kiedy wybieracie się do sklepu, kupujecie coś dla siebie, bo podobało Wam się na wieszaku lub na manekinie i bez przymierzania zabieracie to do domu. No i niestety w domu czasami okazuje się, że to do Ciebie nie pasuje, że to nie jest Twój kolor, że nie wygląda na Tobie dobrze, no i odkładasz taką rzecz do szafy i po prostu ona zalega, być może kiedyś ją ubierzesz i okazało się nietrafionym zakupem. Czasami zdarza się tak, że wtedy, kiedy masz ważne spotkanie, chciałabyś dodać sobie takiej energii pozytywnej, dobrze się poczuć sama ze sobą i wzmocnić po prostu pewność siebie poprzez dodanie koloru do swojej stylizacji. Czasami zdarza się też tak, że właśnie zapominasz o tym, że kolor jest bardzo ważny przy budowaniu swojego stylu, przy odkrywaniu swojego stylu, taki, który będzie Ci też bardzo właśnie pomocny przy tym całym wykreowaniu i stworzeniu tego, co w Tobie jest pięknego, tylko należy oczywiście to też wydobyć. O czym będziemy mówili właśnie podczas specjalnego live'a 7 maja o godzinie 19 przy odkrywaniu też swojego stylu. I słuchajcie, właśnie w tych wszystkich aspektach, o których teraz powiedziałam, ważne jest to, żeby dobrze dla siebie dobrać kolor. I pewnie teraz spodziewasz się, że powiem Ci o 12 typach kolorystycznych. No ale nic z tego. Ja, słuchajcie, nie uznaję tej metody. Dlaczego? Dlatego, że ona po prostu nie działa. Z mojego 14-letniego doświadczenia pracy jako stylistka, jako kreator wizerunku, niestety często okazuje się, że ten podział na 12 typów nie działa. Dlatego nie będę Ci o nich teraz opowiadać i nie będę Ci mówić o poszczególnych z nich. Dlatego, że słuchajcie, najczęściej jest tak, że wtedy, kiedy pomagałam klientce z przeglądem szafy, w organizacji szafy. Zdarzało się tak, że niektóre kobiety korzystały wcześniej z pomocy kolorystki, która właśnie zakwalifikowała ich do 12 typów kolorystycznych. Jednak nadal te kobiety, nadal te osoby nie potrafiły dobrać dla siebie dobrze koloru. Dlaczego? Dlatego, że w 12 typach kolorystycznych jest tak, że najczęściej jesteś połączeniem dwóch lub trzech typów i nie jesteś w stanie dobrze po prostu dobrać dla siebie koloru.
Kolor, słuchajcie, jest najsilniejszym bodźcem niemalże w każdej dziedzinie naszego życia. Także poprzez kolor możesz sobie dodać pewności siebie, właśnie wzmocnić swój przekaz, to co chcesz powiedzieć też poprzez swój wizerunek, poprzez ubrania, które na sobie nosisz. No i też dodać sobie po prostu energii. Kolory mówią i to szybciej niż słowa, dlatego że wtedy, kiedy spotykamy się z kimś, najpierw ten ktoś zwraca uwagę na to, jak my wyglądamy. No po prostu tak działa nasza podświadomość i tak było i tak zawsze będzie. W związku z tym ważne jest to, żebyś dobrze dobrała dla siebie kolor i przekazała nim wcześniej to, co chcesz po prostu powiedzieć. Kolejnym podziałem, słuchajcie, jest podział na cztery typy kolorystyczne, czyli wiosna, lato, jesień, zima. To jest taki drugi z podziałów, który jest już też bliższy mojemu sercu, jednak często zdarzało się tak, że nawet z tymi czterema typami, czy czteroma po prostu podziałami, kobiety również nadal miały jeszcze problem z dobraniem dla siebie kolorów, gdzie wiosna i jesień są to kolory ciepłe, a lato i zima są to kolory chłodne. I teraz podam Ci taki mój sposób, który właśnie wypracowałam sobie przez lata pracy, który na pewno na Ciebie zadziała. I teraz pokażę Ci, w jaki sposób możesz dla siebie najprościej dobrać kolor. Dlatego zaproszę teraz moją modelkę, Paulinę. Jak widzicie, Paulina jest ubrana w bardzo taki soczysty kolor. I słuchajcie, najważniejsze jest to, żeby dobrze dobrać do siebie kolor, który jest przy twarzy, czyli w okolicach twarzy. Dlatego, że tylko ten kolor ma znaczenie. Kolory, które już są niżej, czyli w dolnej części sylwetki, nie mają już takiego znaczenia. Czyli zwracamy uwagę tylko na to, co jest tutaj przy twarzy. Dlatego, że w zależności od tego, jak Twoja twarz wygląda, pasuje dany kolor, idealny kolor dla Ciebie. Jak to zrobić, słuchajcie, żeby jednak ten kolor idealny odnaleźć dla siebie? Ja dzielę kolory po prostu na chłodne i ciepłe odcienie. I to wszystko. I to jest najprostszy podział. W związku z tym Ty na pewno będziesz potrafiła sobie też z tym poradzić. I te wskazówki, które teraz Ci podaję, będziesz mogła od razu wdrożyć do swojego życia, od razu spróbować, jak to u Ciebie zadziała. Po prostu w domu ze swojej szafy wyciągnij kilka kolorów i poprzykłada je do twarzy. Zaraz Wam też tutaj pokażę, słuchajcie, kolory, które mam przygotowane, żebyście też zobaczyły różnicę. Lub możesz to też sprawdzić wtedy, a najlepiej i przede wszystkim wtedy, kiedy po prostu idziesz na zakupy i jesteś w sklepie. Słuchajcie, nie widzę żadnych komentarzy, dajcie mi znać, czy jesteście, czy nie, bo widzę, że jesteście, ale nikt się nie odzywa. Puśćcie jakieś serduszka i komentarze, czy dobrze widać i dobrze słychać, czy wszystko jest też w porządku. No i oczywiście skąd piszecie, skąd mnie oglądacie. Zobaczcie, ten kolor, który mamy też przy twarzy, powoduje to, że albo nasza twarz wygląda promieniście, świetliście i wygląda też na wypoczętą. Jeśli tak jest, to znaczy, że kolor, który masz ubrany na sobie, jest strzałem w dziesiątkę i to właśnie jest ten odcień, który masz nosić na sobie. A jeśli twarz wygląda na taką zmęczoną, słuchajcie, na niewyraźną, a czasami nawet mdłą, co tutaj oczywiście też już Wam pokażę, przy Paulinie ma ogromne znaczenie, dlatego że jest kolorem chłodnym. I zobaczcie, od razu w takim kolorze ona też znika. Także nie jest po prostu wyraźna. Dlatego do Pauliny pasują kolory, które są wyraźne, których ona też wcześniej rozmawiałyśmy i mówiła, że właśnie w takich dobrze się czuje. Tak, prawda? Tak. Lubię jaśniejsze, wyraziste kolory. Super. No i właśnie takie kolory, słuchajcie, bardzo pasują do Pauliny. Zobaczcie teraz tą różnicę. Wtedy, kiedy przyłożymy inny odcień czerwieni. Bo jeśli ktoś Ci powiedział, że czerwony nie pasuje do Ciebie, to znaczy, że to jest nieprawda. To znaczy, że jeszcze nie znalazłaś odpowiedniego odcienia czerwieni dla Ciebie, po prostu. W związku z tym, słuchajcie, przymierzamy bluzeczki, sukienki, wszystko, wszystkie kolory, które są przy twarzy, tak długo, aż nie odnajdziemy.
szukajmy tego idealnego koloru. Zobaczcie na przykład czerwień koloru, jaką czerwień ma na przykład kwiat mak. Ta czerwień jest bardziej z dodatkiem pomarańczu, czyli ona będzie taka cieplejsza i nie będzie pasowała do każdego typu też urody. Czerwień, która była na przykład na ustach Marilyn Monroe lub kolor po prostu krwi, jest też zupełnie inny, jest taki bardziej chłodny, taki mocny, zdecydowany też. No i zobaczcie, tutaj też mam taką czerwień, bardziej właśnie z pomarańczem, bardzo podobną do tego, lecz już troszeczkę przygaszoną. I zobaczcie, zupełnie inaczej ona też wygląda przy twarzy. Też jeszcze ten kolor pasuje, ale zdecydowanie lepiej pasuje ten odcień, tak? Zobaczcie teraz przy tym kolorze odcieni czerwieni, odcienia czerwieni. Ten kolor również powoduje to, że twarz się zmienia. I tak naprawdę też dla Pauliny jest dobry, ale jednak w tym odcieniu wygląda ona wyraźniej. Także słuchajcie, po pierwsze jest to, żeby pierwszą wskazówką jest to, żeby przymierzać kolory, to jest jedno, i tak długo szukać, sprawdzać, jak wasza twarz wygląda, żeby znaleźć ten idealny odcień. I róbcie to po prostu w domu, wtedy, kiedy wyciągacie z ubrania, z waszej szafy, je przeglądacie, lub w sklepie przed zakupem, co jest najlepszym sposobem. Ale też słuchajcie, oczywiście ważne jest to, jak wy same czujecie się w tym kolorze i sprawdzajcie, jak wygląda wasza twarz. Możecie również zrobić sobie po prostu zdjęcie w kilku odcieniach jednego koloru i sprawdzić, który jest dla was najlepszy, dlatego że na zdjęciu też czasami widzi się po prostu więcej. I też mówiłam o tym sposobie również przy tym, jak pokazywałam wam w jednym z filmów, jak dobrać okulary idealne. To jest świetny sposób na to, żeby zobaczyć po prostu samą siebie i zobaczyć, jak ta twarz wygląda, czy ona jest promienista, czy jednak ten kolor jest mdły i po prostu my jesteśmy w nim niewyraźne. I to jest bardzo ważne. Dajcie też znać, dziewczyny, czy w komentarzu, czy ten sposób, który wam teraz powiedziałam, będziecie wykorzystywały i znajdą też zastosowanie w waszych szafach. Serdecznie was do tego też zachęcam, dlatego że jest to mój taki sposób wypracowany przez długie lata i wiem, że po prostu on działa. No i co? Słuchajcie, za chwilę też będziemy kończyć. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście wpiszcie w komentarzu. Ja z przyjemnością również później dla was na nie odpowiem. Zapraszam was oczywiście na ten specjalny live Odkryj swój styl 7 maja o godzinie 19, także zapiszcie już to w swoim kalendarzu. No i oczywiście też zachęcam was do pobrania bezpłatnego materiału 5 najczęściej popełnianych błędów w budowaniu wizerunku, który, linki oczywiście, o których teraz też wspominam, będą przypięte na górze tego filmu. Cześć Sylwia, bo widzę, że Sylwia też się pojawiła. Już kończymy, słuchajcie, live. No i co? No i zapraszam was na oczywiście kolejne live'y, na śledzenie mojego fanpage'a i też oglądnijcie koniecznie poprzedniego filmu, który też bardzo wpływa na to, jak ten wasz styl budujecie, jak go odkrywacie i jaki przekaz dajecie też swoim wizerunkiem. Okej, no to co? Paulina, dziękujemy wam serdecznie i do zobaczenia. Pa, pa!